W dzisiejszym dniu rozpoczęliśmy 9 obchody Dni Godności Osób Niepełnosprawnych. Dzisiejszy dzień to konferencja poświęcona pomocy rodzicom i dzieciom niepełnosprawnym. Dni Godności Osób Niepełnosprawnych potrzebne są dlatego, aby mogły spotkać się dzieci pełnosprawne z dziećmi niepełnosprawnymi, żeby uczyli się razem funkcjonować w społeczeństwie, poznawali siebie nawzajem, swoje problemy, trudności, ale również zdolności i możliwości. Jesteśmy dzisiaj w Pelplinie, obchodzimy Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością. Są to już 9 obchody tych uroczystości. Święto wyjątkowe z tego względu, że staramy się postrzec jako społeczeństwo wyjątkowe miejsce osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Ich godność, ale też wyjątkowe potrzeby, na które należy zwrócić uwagę. Myślę, że nasze społeczeństwo jest coraz bardziej otwarte, administracja publiczna coraz bardziej pomocna rodzicom w przezwyciężeniu wszystkich tych problemów. Mamy nadzieję, że ta sytuacja będzie coraz lepsza i będzie coraz łatwiej pewne rzeczy osiągnąć.